gonna find. And I'm gonna kill. Every. Last. One of them. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To kolejny odcinek The Last of Us, część druga. Eksplorujemy sobie teraz ten świat. Sprawdziliśmy już sąd. Nie ma niestety w nim paliwa. Mają tu sklep muzyczny. O, sklep muzyczny gdzieś tu mają. Pewnie nieczynny. Poszukamy go. Cóż, nigdy nie wiadomo. Warto odczaić. Idziemy odczaić. Kombinujemy jakieś zapasy. Dokładnie. Gotowe. W każdym razie niestety paliwa nie było w budynku sądu, czyli zostaje nam kopuła, która jest tam zaraz na samym początku, o tam daleko z tyłu. Ale jeszcze chcemy pozwiedzać, co tutaj jest. W tych wszystkich miejscach. Tutaj wszędzie są gdzieś jakieś znajdźki. Proszę. O, proszę. Warto zbierać te wszystkie rzeczy, bo one są na wagę złota tutaj. Dobra, zerknijmy na mapę. Sklep muzyczny, no właśnie, jesteśmy go, a nie restauracja. To tu, nie? Rusted Coffee. Jak tam wejść? A, trzeba rozwalić szybę. Czasami to takie proste i człowiek nie pomyśli. Givera. Pociski do givery. No. Hej Davis, przeszukaj stare kryjówki WLF pod kątem do zaopatrzenia. Mam marne szanse, ale wiem, że każdy drobiazg się przyda. Weź co możesz, spotkaj się ze mną w Serevenie. Nie martw się o paliwo, my się tym zajmiemy. No właśnie, WLF na pewno jest w Serevenie, czyli w tym hotelu, który widzieliśmy przez chwilę. Żartujesz? Dałby sobie rękę uciąć za paczkę ziaren. Smakuje spalone gówno. Dzięki. Z czasem ci posmakuje pierdolenie. Nie zgadzam się do końca. Z tym spodem ja uwielbiam kawę. Całkiem konkretnej ilości leków mamy. Zaraz będziemy musieli spojrzeć i spróbować te leki przerobić na jakieś umiejętności, nie? O kurde! Ale mnie wystraszył. Aż podskoczyłem. Serio, w kiblu siedziałeś przez te wszystkie lata? No właśnie. Kurwia mnie to. Mnie też. Mamy szmat. Możemy robić apteczek. Nie mamy butelek, kurde, bośmy zrobili ze dwa mołotowy. A co to? Klucz. Co to? Barkos. To nie do tego sklepu, co na początku? Ma napis Barkos. No właśnie. Chyba do tego zoologicznego, w którym był. No właśnie, możemy się do sklepu wrócić. Warto tam zajrzeć. Zoologiczny. Tam karma będzie. Jak oni tu wleźli, skubańcy? Dobra. Mamy chyba wszystko. Którędy wracamy? Tędy wrócimy, nie? Znaczy tędy szliśmy. Dobra, to wrócimy sobie. Spróbujemy się przedostać. Tak, tam już się nie da. Tak? Z tego co rozumiem dalej. A
Patrz, Gina. Przynajmniej tu jest spokojnie. Dziwnie być w strefie i nie słyszeć ciężarówek. Ani strzałów, i eksplozji. Moja siostra zawsze unikała strefy. Pewnie dlatego. Wpadała w coraz większą paranoję. Czasem budziła się z krzykiem w środku nocy. Tam się nie da? No dobra, czyli wiemy, że tutaj... Pakowaną torbę, żeby w razie czego uciec. Nie zostawałyśmy nigdzie dłużej niż kilka tygodni. Do Walii. Kurtiarna, to jestem. Nie? Tak. Kiedy znalazłam się w Jackson, przytłoczyła mnie liczba ludzi. Mnie przytłoczyła ilość jedzenia. Pamiętam, że pierwszy tydzień się obżerałam. Upychałam jedzenie po kieszeniach, jakby miało się zaraz skończyć. Widziałam to. Nieprawda. Prawda. Pomyślałam, kim jest ta chuderlawa dziewczyna, która kradnie wszystkie kotlety. To nie jest Barkos? No właśnie, to jest Barkos. I z tyłu są drzwi zamknięte, prawda? To już wiemy. Ciach. I mamy kluczyk teraz. Dzień dobry. Aha. O, morda, udało się. No. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie wygląda, że tu ktoś był. Co to kurwa jest? Jakaś... Kryjówka? No właśnie. To nie jest ten... Co my tu mamy? Bury your funk, stating we're ships. No jakieś... propaganda, no właśnie. Przypominają mi się świetliki w Bostonie. W Nowym Meksyku mieliśmy kruki. Nazywali się obrońcami konstytucji. Dobra, jest butelka jeszcze jedna? Nie, nie podpalaj, absolutnie nie chcę tego. Schowaj do kieszeni, zapalony. Weź cegłę. Alkohol. I jeszcze jedna butelka, butelek mamy max na chwilę obecną, tak? A, robili ten... To plany... Plan ataku na konwój, no właśnie, to wszystko co tutaj... Za staro. No. To wszystko, co tutaj się działo, jest... Tego nie było. Rzućmy okiem. Bomba, proszę. Bingo. Użyj bomby ogłuszającej, by ogłuszyć wielu wrogów, a potem zabij ich ciosami. Super. Żeby się nauczyć tych bomb. Części. Butelki, alkohol, super. A pociski? Nie ma pocisków za bardzo. Jakiekolwiek pociski. Kabura. O, najsu. No proszę, to szybszy. Duchowi by się spodobało. A komu? Zanim trafiłam do Jackson, miałam dwa zdziczałe koty. Proszę, dwa zdziczałe koty. Chyba nie chciały jechać z nami, więc czasem tęsknię za tymi sierściuchami. Bo kocurki są super. Nie, nigdy nie miałam. Może kiedy tu skończymy, znajdziemy jakieś stworzonko, żeby się nim zaopiekować. Dobra, sobie. Tu się chyba nie da. Dobra. No i tak całkiem niezła kryjówka. Zerknijmy jeszcze na jedną rzecz. Co nam da ta kabura? No właśnie. Dzięki temu możemy chyba szybciej wyciągać. To może nie musimy... Aha, nie musimy do plecaka zaglądać. Okej, okay, to jest fajny pomysł. I mamy bombę tutaj, tak? Dobra. Teraz. Co byśmy chcieli zrobić? Zerknę, gdzie jeszcze musimy sprawdzić. A, tutaj mamy North Gate, czyli mamy sklep i po drugiej stronie mamy Fifth Avenue. To też dobrze było sprawdzić jeszcze coś jest na Fifth Avenue. I na końcu tam jest jeszcze coś nieznalezione. Zobaczcie, jeszcze się nie nam kreseczka nie tego.
coś tam zostało. Tak samo tu jeszcze coś zostało chyba, nie? Chociaż chyba dziewczyny muszą sprawdzić wszystko i dopiero wyjść. Wtedy zaznaczają, że jest wszystko zebrane. No bo chyba już tu nic nie ma. Dobra. To chyba wszystko. No właśnie. Ale coś mówiła o sklepie muzycznym. Jeszcze fajnie było ten sklep muzyczny znaleźć. Valiant Music Shop. Oto tutaj. Poszukamy zapasów. Dobra. Rany. Musiało tu kiedyś być świetnie. Można było się wygłupiać. Pograć na instrumentach. Dość tu sprzętu, żebyśmy mogły założyć kapelę. Przecież nie umiesz na niczym grać. Szybkość w trybie nasłuchiwania. Okej, fajna rzecz. Ile mam? 130 tabletek. No właśnie. Szybsze leczenie. Plus 25 do zdrowia. Zwiększone leczenie. Szybkość w trybie nasłuchiwania. Wytrzymałość. 30, 30, 60, 40 i 60. Dobra, druga. Twórz ulepszenie broni białą. Broni białej. Ulepszy broń białą, przywracając jej pełną wytrzymałość i znacznie zwiększając zadawane obrażenia. I to może być bardzo, bardzo wiązanie ostrze broń biała. Nie mam tego jeszcze. To by się bardzo przydało. Bomby ogłuszające też by się przydały. Ale rozumiem, że musimy zacząć na razie od tego, żeby móc zrobić to, I mamy trochę więcej życia dzięki temu. 25 punktów zdrowia. Super. Okej. Szukamy dalej. Na górę? O ja, znalazłem gitarę. Mają gitarę muzyki. Co to było? Nic. Całkiem ładnie brzmi to nic, wiesz? Pamiętasz tę noc przy wniosku? Tak.
say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shining away. I'll be coming for your love, okay? Mogłaś mnie pocałować. Chciałam. Ja też. Dobra. Musimy się ruszać. Ja chciałem psuć tej super fajnej chwili, jaką zafundowali nam twórcy z Naughty Doga. Genialny easter egg. Chyba nic tu już nie zostało. Chyba już nie. To już chyba sprawdzałem, tak, dokładnie. To co, schodzimy. No dobra, to tutaj już wszystko jest przeszukane. Zobaczmy dalej. Chodź, koniku. Gdzie jeszcze, co możemy tu jeszcze znaleźć, oprócz tego głównego budynku? Hej. Nie denerwujesz się? Czym? Tym, czego dowiedziałyśmy się o WL. Hej! Ten budynek ma coś, co przypomina kopułę. Chyba nie byliśmy. Kopuła kopułą. No mamy kopułę, no wiem, że tam trzeba iść. Ale to na spokojnie. Jeszcze nie teraz. Jest teraz na mapie. Tu jest znowu jakiś obóz, także tu mogą być pociski może w końcu. Ojej, na razie nie mamy chyba części, nie? Tu nie byliśmy jeszcze. Materiały wybuchowe. To oglądaliśmy, ale tutaj coś jeszcze leży, no właśnie. Co tam masz? Czytaj. Po raz kolejny słyszałem, że Wester
Wesley Bank nie został przeszukany. Gdyby te plotki okazały się prawdziwe, mógłbym tam znaleźć maszce zaopatrzenia jeszcze sprzed epidemii. Powinniśmy to sprawdzić. Jeśli znajdziemy tam odpowiednio dużo broni, będziemy mogli opnąć ją w zamian za bezpieczny transport z tej dziury. Znam odpowiednich ludzi. Proszę cię, stary, nie mam jaj, żeby tam pójść bez ciebie, Aaron. Bank, tak? Trzeba poszukać banku. Zobaczmy, gdzie ten bank jest. Tutaj. Czyli musimy zawrócić. Albo iść tak, jak idziemy, tylko że to nie możemy tędy przejść. Chociaż nie, możemy. Tutaj nie. Tu. A, i tu skręcić w lewo da się. Tu już byliśmy, tu się nie da. Dobra. Musimy się wrócić tam. I bank będzie po prawej, z tego co rozumiem. Dobra. Tu bank, nie? Gdzieś. Za tym murkiem. Dobra. Czyli trzeba obejść ten budynek. Raz się prosi, żeby go przeszukać w końcu. Centrum dystrybucji racji. W Bostonie były niesamowite kolejki. I było do bani. Oszalałabym. Będziemy tu? Sporo ludzi oszalało. Tędy nie. Okej. Okay. Spójrz na te witraże. To był jakiś kościół. Widuję. Wcześniej, no. A tędy wejdziemy, dobra. Fuel distribution. No dobra. Dobra, znajdźmy to paliwo, bo to tak czy tak trzeba go poszukać. Pewności. Głodni są zdesperowani. Aha, i tutaj widzę, jest przejście, to jest takie całkiem konkretne. Tu moglibyśmy przejść tam. Tylko trzeba by przestrzelić ten zamek. A tam pewnie byśmy jakoś mogli na górę wejść. A tam widzę, że można bokiem też popróbować. Dobra, najpierw eksplorujemy tutaj. Nie da się? Nie mówcie, że zmarnowałem 3 pociski. Przyciśniesz się? Serio? Dziewczyny musi być takie szczupłe? Jeden. Tam gdzieś, tam jest jeszcze drugi. Gdzie się nie rusza. Dwóch przynajmniej, tak? No dobra, no. To chyba wszyscy. Na to wygląda. Tutaj naciąć czarówkę jakoś? Nie. Z drugiej strony też nie. Jak to na górę? Chyba tylko tędy można. Dobra. Będą zarażeni? Słyszę, jak jęczą. Tu jest dwóch tych. Niedobrze. Dwóch klikaczy. Tam chodzi jeszcze jeden, kurde.
będzie afera. Na pewno będzie. Może nie będzie. Okej. A, interesująca. No dobra. Nie ma innego wyjścia. To jest jakiś stary kościół przerobiony na te magazyny, nie? Będzie to jakieś stare te... Przecież to synagoga. No, o, synagoga, no właśnie. Skąd wiesz? A po pierwsze, na ścianie są menory. Żydowski świecznik. Po drugie, nie zajęłam się ogniem. Ogniem? Aha. Taki głupi żart. W odróżnieniu od innych twoich żartów? Zamknij się. No nie wiedzę, że nie wiesz, Żydówka. To miejsce wywołuje wspomnienia. Siostra często zaciągała mnie do synagogi. Powiedz nam więcej. Nigdy nie wydawałaś mi się wierząca. No no, ale wolę przetrwania mam w genach. Przetrwania pod muzeum? Tak. I po inkwizycji, i po holokauście. Mojej rodzinie zawsze udawało się przeżyć. Ledwo. To bardzo szybko zapominamy. Jak łatwo jest wywołać w nas. Strachy i lęki, nie? Kurczę, a tu się nie da wejść? No właśnie, bo tutaj wygląda jak parki konkretne ta. Zasuwa jest po drugiej stronie. Mamy paliwo. Musimy tylko tam wejść. A spodem, dziewczyny? Tu jest dziura. Okej, ciach tutaj. Dobra. Kulki. O. Odzyskałem stracone 3 kulki do tego. Dobra, tu jest przejście. Można było tędy iść, okej. Części, części. Okej, wracamy. Ja miałeś skoczyć, no. To ja najpierw otworzę ci zasuwę. Mogę? Nie mogę. No, trzeba to dopnąć precyzyjnie do końca. Nie chcę odpowiedzieć. O, teraz. Oczywiście. Ej, wyrażaj się. To świątynia. Mamy benzynę. Zajebiście.
zajebiście. Wciąż się modlisz? Czasami. Serio? Kiedy? Raz, kiedy opuszczałyśmy Jackson. Raz przy grobie Joela. Czasem zmawiam małe modlitwy do siebie. To pomaga? Chyba mnie uspokaja. Pozwala znaleźć perspektywę. To dobry... Na pewno ciekawy pomysł. Na okazanie szacunku. Tego mnie nauczono. Dobra, nie możemy wejść teraz głównym wejściem. Jak już tutaj obskoczyliśmy wszystko? Trzeba z powrotem po tych... Chyba trzeba. Niestety z powrotem po tych... Po tych szafkach. No dobra. Chyba, że tutaj pójdziemy. Jak tam na górę wejść? Fajniej byłoby się wdrapać na tą szafkę, ale się nie da. Żeby wejść tam na górę i sprawdzić te górne pomieszczenia. No ale dobra, trudno, widocznie nie. Może tam trzeba jakoś jeszcze od innej strony. Jak my tu z powrotem wejdziemy? Chyba nie wejdziemy, nie? No to był konfesjonał. Interesujące. Teraz zrobiło się ciekawie. Nie było jakieś dziury w suficie? Nie było. Tędy też nie. Może gdzieś po prostu przegapiam schody. Jakieś normalne schody. Tu jest jakieś wejście, ale jest nieczynne. Tu są zamknięte, zastawione pomieszczenia, znaczy następne drzwi. Czyli na pewno nie tędy. Tędy przyszliśmy i już nie za bardzo mam jak wykombinować na górę. Interesujące. Co teraz? Może użyjemy tego. Czego? A, no właśnie. Rzeczywiście nie głupie. No to nie pomyślałem. Trochę oszukane są te podpowiedzi, no ale dobra. Jestem. Dobra, najpierw spróbujemy tak, co tutaj jest. Szeregowy Miller, mamy nowe informacje, które zgodnie z którymi na skrzyżowaniu Springi 5 znajduje się działająca kryjówka WLF. Zbierz wszystkich dostępnych żołnierzy i natychmiast się tam udajcie. Dokonajcie egzekucji wszystkich podejrzanych, zabezpieczcie miejsce i czekajcie na mnie. A widać, że tu ostro się bili tutaj z tym WLF. Szafa. Kurde. A to co? A to jest to. Tora. Że co? Taka księga. Jakby żydowska Biblia. Aha. Moja siostra by oszalała. Nasza poprzednia Tora była nadpalona. No dobra. Cóż. Przynajmniej wszystkiego nie wywalili. No, nie wyszabrowali wszystkiego. Dobra. Tu się nie pójdzie na drugą stronę. Okej, rozumiem. Tu jeszcze jakieś znajdźki. Bardzo dobrze. Ciach. Założę się, że wejdę w ten sposób na balkon.
Eli, uważaj. Już dobrze. Trzyma się. Trzymaj. Przytrzymaj R1, żeby się huśtali. Dobra. Muszę wejść trochę wyżej. No i teraz się będę huśtał. W złą stronę huśtam. To nic takiego. Chodź, Dina. No chodź, Dina. Jasne. Zanim pójdziemy, spróbujemy jeszcze tutaj. Jakiś pokój pastora. Lekarstwa, super. 5774? Jesteśmy w przyszłości? Nie głupolu, to hebrajski kalendarz. Na nowy rok siostra zawsze dawała mi jabłka. Teraz jestem głodna. Co my tu mamy? Po roczniku teraz, gdy 70 lat temu wybuchła II wojna światowa, mój dziadek zbiegł rodziców z rodziną z Niemiec. Udało mu się uciec dzięki dobroci i bohaterstwu pewnej polskiej rodziny. O, proszę. Historia zatoczyła koło. Dzisiaj w nocy wraz z rodziną spakowaliśmy manatki i dzięki pańskiej uprzejmości opuścimy to miasto w eskorcie pana mężnych żołnierzy. Dziękuję, że pomógł mi pan ocalić możliwe dużo z synagogi. Ciężko zostawiać ze sobą dom, ale koniec końców liczą się tylko ludzie, żywi ludzie. Dźwiga pan na swoich barkach ciężkie brzemię. Pozostaje mi mieć tylko nadzieję, że znalazł pan nieco pociechy w rozmowach, które toczyliśmy późno w nocy. Pozwolę sobie podsunąć panu pewną refleksję. Nierzadko za zakrętem oddalającym od nas od lepszego świata kryje się zmiana, która nas do niego zbliży. Proszę nie tracić nadziei na lepsze jutro. Jak głosi stare przysłowie, jedną świecą wystarczy, by rozproszyć mrok. Niech Bóg zawsze ma pana w opiece. Rabin Zivach Saunders. Oby udało wam się tam dotrzeć. Miejmy nadzieję właśnie, że im się udało. Ale rabin, szkoda, że nie miał tutaj tak z dwóch paczek amunicji, no. Które byśmy z przyjemnością zużyli. No dobrze, moi kochani. Myślę, że to jest idealne miejsce, żeby się pożegnać, bo tutaj sobie stąd wyjdziemy już bez najmniejszego problemu. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, kontynuując przeszukiwanie tego terenu. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Zostawcie jakąś swoją reakcję, zostawcie komentarz. To bardzo pomaga filmom na YouTubie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.